ma szansę na wygraną. Czy można powiedzieć, że trochę sędzia pomógł dzisiaj drużynie Krzysztofa wygrać w tym biegu? Nie, myślę, że nie musiał pomagać, bo do Baku, że tak dzisiaj kapitalnie jechał. No, cieszymy się, że Bartek dobrze pojechał, bo to naprawdę super mecz w jego wykonaniu i oby kolejne były. Więc Baku jest niepokonana na swoim torze i faktycznie można powiedzieć, że atut toru domowego jest wrocławskie wsparcie widoczne. Rzeczywiście te domowe mecze dobrze nam wychodzą i nam się teraz to udało przełożyć na chociaż trochę lepszą postawę na wyjazdach, to będziemy myśleć o sukcesach. Patrzę się na to, warto zakończyć druga albo trzecia drużyna PGE Ekstraligi. Czy patrzycie się na to, z kim będziecie jechać, czy jednak podchodzicie do tego dystansem? Nie no, podchodzimy z dystansem, ale podejrzewam, że no, pojedziemy z Toruniem i tak mi się wydaje, że to będzie wyglądać. No i co, trzeba się będzie z nimi mierzyć. Są mocni, ale... Czy trener może powiedzieć po tym spotkaniu, które dzisiaj zobaczyliśmy, że Sparta jest gotowa na play-offy, na to najważniejszą część sezonu? Nie, no zawsze jest coś do poprawy i nawet dzisiejszy wynik, ale powiedzmy tak, no po dzisiejszym meczu nie oceniamy zwycięstwa, zwłaszcza surowo, nie będziemy tego robić. Pamiętajmy też o tym, że Franek, mówię o Francisie, wchodzi dopiero, więc dla niego jest to ogromne przeżycie, ja to rozumiem i dzisiaj troszeczkę się pewnie zgrzało, ale na pewno możemy w tym czasie dowiedzieć, co udana, bo próbował, szarpał kamerznika. Bo dzisiaj miał jakiś gorszy dzień, ale to jest tylko człowiek, więc jakby też dajmy mu prawo do pomyłek, po prostu. Był na 14, czy pomagał się Dan? Był, natomiast no, po 13 wyścigu stwierdziłem, że Danek wyjechał nieźle. Prędkość gdzieś tam do połowy dystansu była i pomyślałem sobie, że no spróbujmy. Wiemy, że Ty Walking Dead jeszcze przez miesiąc no, właśnie trwa jego rehabilitacja, jeszcze będzie kontuzja co najmniej. Na ile to jest właśnie osłabienie, bo jeśli wróci, no to najwcześniej na półfinały, które będą na początku września. Ty to jest firma, no nie oszukujmy się i w każdym meczu można się spodziewać po nim dobrego wyniku i oczywiście możemy sobie teraz mówić, że ten początek sezonu nie był udany w jego wykonaniu, ale zawsze jest to Ty i gdzieś tam możemy liczyć na dobre zdobycie. Także czekamy na jego powrót z niecierpliwością, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ten powrót może nastąpić późno lub wcale. Jest taka ewentualność, ten powrót nie ma. No tak, no, z naturą nie wygramy. No, jeżeli nie będzie mu się to goiło w super ekspresowym tempie, to tak. To było skomplikowane złamanie, skomplikowany zabieg, także dziękujemy tu lekarzom z Wrocławia, no, podjęli się trudnego zadania. Wiktor Przyjemski, dziś 3+2.
dwa. Pojawiają się ostatnie informacje, że w przyszłym roku może częściej tutaj widać. Ja też to czytałem. Co trener ma, czy widziałby go tutaj częściej? Wiktora? Tak, to sympatyczny chłopak bardzo. Myślę, że wkomponowałby się w życiu. Ja się u nich tak najogląda, bo tam takie ostawili ci w sobie w Rybniku szaleje. No zdarza mi się oglądać też pierwszoligowe zmagania i jakiś mecz w Rybniku też chyba będzie. Zacznę od tego, pamiętam takie nasze rozmowy, kiedy tutaj sobie rozmawialiśmy, cieszyliśmy się z klub pierwszym bycie seniorami, teraz 14-1 życiowy wynik. No ogólnie jestem mega szczęśliwy, po pierwsze z wygranej, a po drugie właśnie z tego wyniku indywidualnego, bo naprawdę dzisiaj świetnie się czułem, potrafiłem tą koncentrację cały mecz jakby utrzymać. No i myślę, że to był klucz do sukcesu. Przepracowaliśmy ostatnio z Kimem naprawdę od rana do wieczora, można powiedzieć, na torze i warsztacie. I poukładaliśmy to tak fajnie, nam dzisiaj zagrało, że chciałbym jeszcze raz z nimi to przegadać i to powtarzać. Kopa całej drużynie, bo tam to są różnie obecnymi wyjazdy, słabi i tak dalej. I grywacie drugim i pokazujecie, że tam wsparcie. No tak, no. Daje to kopa i na pewno dzisiaj fajnie, żeśmy się w ogóle cały mecz wymieniali wskazówkami. I tak samo zmiany, jak się w ogóle robi cała drużyna i naprawdę dzisiaj było coś fajnego. Też można powiedzieć, że jesteś nowym królem stadionu olimpijskiego, bo ewidentnie ten tor ci w tym sezonie odpowiada. No tak, ale tak jeszcze bym się nie mianował, to myślę, że za szybko. No ale ten tor fajnie nie odpowiada, ten domowy. I na pewno jakby dzisiaj się jeszcze będę cieszył, ale muszę naprawdę coś wymyślić z tymi wyjazdami, bo tam się nie łapie znowu nasz kryty, więc widać, że jest dobrze. Po tym pierwszym ograniu Bartka z Marzlika zrobiłeś rundę honorową, Artyom wcześniej też to zrobił. W takim razie taka wygrana z Mistrzem Świata smakuje jakoś trochę inaczej niż te pozostałe. No tak, no jakby można powiedzieć, że każdy jest takim samym zawodnikiem i tak dalej, ale akurat przy tej osobowości nie ma, nie, no można się po prostu cieszyć, jak się z nim wygrali. To nieważne, gdzie mi się to dzisiaj udało w sumie pierwszy raz, więc zawsze nawet jak gdzieś tam byłem chwilę z przodu, to nawet się nie oglądałem i już był przede mną, więc czułem dzisiaj dreszczyk mocy, jak dowodziłem ten projekt. Najprawdopodobniej pojedziesz na Speedway Grand Prix jako dzika karta. Czy czujesz już powoli lekką presję? Ja powiem od siebie tak, że w sumie nigdy jeszcze o tym z nikim nie rozmawiałem. Nikt mi nic takiego nie mówił, więc sam nie wiem. I jakby się tak stało, to wiadomo, że to było w pewnym sensie trochę spełnienia marzeń. I na pewno taki smaczek, bo myślę, że każdy żurowiec zdąży do tego, żeby kiedyś w tym Grand Prix się znaleźć i ja tak samo. Zobaczymy, co to przyniesie. Zdecydowanie gospodarz pojechali dużo lepsze spotkanie. Pewnie byłeś o to pytany już w telewizji, natomiast my dostępu nie mamy. Co tam się wydarzyło po tej pierwszej wygranej Artyoma Łagutę z tobą? Co mu powiedziałeś? Bo nie podałeś ręki, jak to wyglądało? Czy nie widziałeś tej ręki, jak to wyglądało? No zawsze czyli wszystko jest wieczne. Bartek, do dzisiejszej zawodach dosyć trójki, nawet niespodziewane, jak na ciebie. Robiłem co mogłem, nie udało się. To było gdzieś śmiesznie, jakieś bo jakby ze startu nie było najgorzej w tych pierwszych biegach, ale kompletnie nie mogłem wyjechać z nich. Gdzieś tam naprawdę robiłem wszystko co mogłem. Przesiadałem się na motocykl, który spodobałem. Ale gdzieś tam też szybkości kompletnie nie było. Na takim torze dosyć okrągłym, płaskim, bez prędkości, naprawdę. Zgodzisz się, że silniki, które używasz, nie Ryszarda Kowalskiego, jednak trochę się nie stosują do sobie? Czy jednak możesz zawsze coś tam? Czy używasz słowa pomidor? Nie, no dlaczego? No, cały czas ciężko pracujemy jako zespół. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Każdy się na pewno stara i wkłada w to serce.